nami Asia Małosz po wygranej 3-0 reprezentacji Polski z Greczynkami. Mecz, o którym mało można powiedzieć, bo rywalki chyba nie były najlepsze. No myślę, że tutaj najważniejszy jest wynik, wygrałyśmy ten mecz 3-0. I tyle, no mamy jeszcze mnóstwo pracy przed sobą i najważniejsze, że wygrałyśmy i to się liczy, a to, co wyciągamy w międzyczasie z treningów, to jest nasze i tej pracy jeszcze na pewno przed nami dużo. Liga Europejska to pewnie dla jeszcze trochę młodszych koleżanek będzie większe przeżycie niż dla Ciebie. Trener Makowski mówił, że już też pomału myśli i spogląda o Grand Prix w tym sezonie, bo wiemy, że już będziecie walczyło o punkty, których bardzo biało-czerwonym roku. No tak, ten turniej na pewno będzie po to, żeby właśnie młodsze zawodniczki się zgrywały, grały, ogrywały na tej arenie międzynarodowej. To jest fajne, bo każdy taki mecz jest grany o coś, więc też na pewno te młodsze dziewczyny będą czują presję i od początku, powiedzmy, się uczą grać takie mecze. Może to nie są jacyś wymagający rywale, natomiast myślę, że akurat na ten moment do naszej reprezentacji to moim zdaniem jest bardzo dobrze. A propos Grand Prix, na pewno w tym roku będziemy chciały wszyscy grać bardzo dobrze w tym Grand Prix, wywieźć jak najwięcej punktów, przede wszystkim pod olimpiadę. Myślimy o tym, pod Mistrzostwa Świata, więc zobaczymy, na pewno chcemy się dobrze zaprezentować. Tęskniłaś się trochę za Polską po sezonie we Włoszech? No za rodziną. Czy teraz tęsknisz już za Włochami? Za rodziną, znajomymi się stęskniłam, natomiast fajnie być trochę w Polsce pobyć, ale akurat ten krok, że wyjechałam, niczego nie żałuję i tam naprawdę mi jest dobrze, więc nie ma, że za czymś bardziej tęskni, za czym brakuje mi, jest okej, naprawdę.